Witam serdecznie w portalu prawy.pl. Dzisiaj zaproszenie do naszego studio przyjął pan Jarosław Sachajko, Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Emocje opadły. Parlament Europejski dał zielone światło do przyjęcia CETA, porozumienia oficjalnie handlowego między Unią Europejską a Kanadą, ale są wątpliwości. Wątpliwości ma sama Komisja Zatrudnienia Unii Europejskiej, której przedstawiciel podczas debaty stwierdził wprost, że możemy się pożegnać wskutek tej umowy z 402 tysiącami miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. Czy to jest naprawdę tak mało, że warto przyjmować tą umowę? Pani redaktor, no pani powiedziała, że emocje opadły. Nie wiem, gdzie emocje upadły, bo ja jestem bardzo zburzony tą umową. Na spotkaniach z rolnikami, to w całej Polsce, oni też się obawiają tej umowy i bardzo słusznie się obawiają. Te miejsca pracy, o których pani mówiła, to one zginą w takich krajach biedniejszych, jakim jest Polska. Bo one nie zginą w tych krajach, gdzie będzie wysoka technologia eksportowana do Kanady, czyli Niemcy, Francja, no te wszystkie kraje, które produkują wysoko wyspecjalizowane maszyny, sprzęt chirurgiczny i tak dalej. One zginą właśnie w takich krajach, gdzie mamy dominujące rolnictwo, dominujące takie wysoko nakładowe miejsca pracy, wysoko nakładowe pod względem osób miejsca pracy. Czyli to jest u nas. No, od samego początku mówiliśmy i tutaj jako Kukiz 15 dawaliśmy bardzo dużo argumentów, aby tej umowy nie przyjmować. Wciąż dalej nie mamy rzetelnych obliczeń, wyliczeń, co ta umowa dla Polski da. Jest jedno z badań zleconych przez Komisję Europejską, jakie będą zyski, i w tym badaniu okazuje się, w tym raporcie, że Polska jest na ostatnim miejscu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tam jeszcze wtedy była brana pod uwagę Wielka Brytania, pod względem zysku dla danego kraju, jaki będzie miało przyjęcie umowy CETA. Mamy według tego albo 0,1% do PKB więcej, albo 0,2%. Akurat nie w tej chwili nie pamiętam, ale tu zwrócę uwagę na tę wielkość. 0,1 lub 0,2. Czyli w granicy błędu statystycznego. Właśnie w granicy błędu statystycznego, bo to może być również minus 0,5. I tak prawdopodobnie będzie. I tak prawdopodobnie będzie, bo my za bardzo nie mamy co eksportować do Unii Europejskiej. Może jakaś jedna czy druga firma zyska, ale globalnie jako Polska stracimy. I tutaj nawet bym się nad tym nie zastanawiał, możemy stracić przede wszystkim na rynku rolnym. To jest taki rynek, w którym w tej chwili jesteśmy wielkim producentem żywności. Producentem dobrej żywności, ale również Kanada jest wielkim producentem i eksporterem żywności. No tak, ale jeżeli będą równe warunki dla Polski i dla Kanady, to tak mniej więcej jakby postawić na ringu zawodnika sumo i 15-letniego chłopca przy zderzeniu tych dwóch, no to wiadomo, kto wygra. No nie, jeżeli będą równe warunki, to na pewno polscy rolnicy by wygrali. Tylko te warunki, one w ogóle już z założenia nie są równe, bo wielkość gospodarstw w Kanadzie, a w Polsce to jest nieporównywalna. Tam jest gospodarka wielkoobszarowa. My mamy małe gospodarstwa rodzinne. Tam środki do produkcji są wielokrotnie tańsze, bo oni mają tańszą ropę, tańszy prąd, tańsze nawozy. Nie tak wyśrubowane i to jest oczekiwania kolejna, i normy. No może oczekiwania mają może duże, ale normy mają zupełnie inne. Chodzi o normy weterynaryjne, normy sanitarne. W Polsce, no pamiętają państwo, i wchodząc do Unii Europejskiej, musieliśmy się zgodzić na takie normy, jakie są w Unii Europejskiej, czyli wszystkie zakłady przetwórcze, kafelki od góry do dołu. Ileś tam tych różnych oddzielnych toków produkcji, krany na czujki bezdotykowe
i tych ileś różnych fartuchów i tych rzeczy, które są dobre. Ja nie przeczę, że one są złe, bo bardzo mamy wysokie standardy tej żywności, ona jest czysta, ona nie jest skażona chemicznie. No, w Kanadzie wprost przeciwnie, oni w ogóle nad tym się nie zastanawiają. Oni zabijają, rozbierają to mięso, przetwarzają jak chcą, a w ostatnim etapie po prostu płuczą go w kwasie albo organicznym, albo w chlorze jest to płukane. No i jest to też odkażane. Tylko my spełniamy ogromnie wyśrubowane normy, a oni tego nie robią. Czyli koszty produkcji mają znowu mniejsze. W Europie, znowu powiem słusznie od razu, dbamy o dobrostan zwierząt. Dbamy o to, żeby te zwierzęta były zdrowe, miały miejsce. No, zwierzęta też czują. Też odczuwają ból. Powinniśmy je trzymać w godnych, humanitarnych warunkach. Ale tam się nikt tym nie przejmuje. Po prostu tam takich norm nie ma. Więc zupełnie inne standardy wszystkie mamy. W produkcji roślinnej. Niby pszenica to pszenica i tu i tam rośnie, rzepak i tu i tam rośnie. Tylko znowu, w Unii Europejskiej nie możemy stosować wielu środków ochrony roślin. W Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w rolnictwie i w przemyśle rolno-spożywczym jest dopuszczone około 1300 substancji aktywnych. Różnych substancji chemicznych. W Unii Europejskiej jest to 500 substancji, a w Polsce jest jeszcze mniej, około 400. Czyli proszę zobaczyć, znowu mamy dysproporcje. Tam, ze względu na to, że jest ich więcej, one konkurują ze sobą, one są dużo tańsze. A my cały czas ograniczamy kolejne substancje aktywne, substancje chemiczne. Zresztą powiem, że słusznie, że je ograniczamy, bo jeżeli jakaś substancja może powodować chorobę dla nas lub dla zwierzęcia lub dla środowiska, to nie powinniśmy jej stosować. I w tej chwili Unia Europejska, Europejska Agencja do Spraw Żywności chce kolejne 14 substancji aktywnych wycofać. I teraz, jeżeli ona wycofa te substancje aktywne z rolnictwa polskiego, Unii Europejskiej, koszty produkcji wzrosną tu różnie, w zależności od rośliny, od 16 do 25%. Czyli my znowu śrubujemy. Mówi się nawet o 30%, to według niektórych obliczeń. No to jest blisko, w zależności od jakiej rośliny. Jeszcze raz powiem, czyli my sobie śrubujemy normy. I jeszcze raz mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, bo ja nie chcę jeść żywności, która będzie mnie truła, będzie truła moje dzieci. Mamy w Europie zasadę ostrożności. Na wszelki wypadek nie stosować, bo co nam po tym, że będziemy mogli zaskarżyć jakąś firmę na wielkie pieniądze, jak już ktoś z naszej rodziny albo my nie będziemy żyli. Ta zasada ostrożności w Europie jest bardzo dobra. W Unii Europejskiej takiej zasady, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie takiej zasady nie ma. Oni mają zasadę dowodu naukowego. To brzmi niby ładniej, ale ten dowód naukowy właśnie przerzuca całe udowodnienie szkodliwości jakiejś substancji, jakiegoś preparatu czy jakiejś żywności na konsumenta. To konsument musi powiedzieć, nie, o to mi na pewno zaszkodziło. Więc jaka organizacja konsumencka w Europie będzie mogła to zrobić? No nie ma takiej organizacji. Poza tym, jeszcze raz powiem, ja zupełnie nie chcę tych pieniędzy, które ewentualnie mógłbym uzyskać od korporacji, jak ktoś z mojej rodziny poniesie szkodę na zdrowiu. Więc tu rolnictwo jest bardzo, bardzo, bardzo zagrożone i tu już trzeba mówić rolnikom prawdę. Jeżeli ta umowa wejdzie w życie, a ma już od września, ma być już od wiosny, przepraszam, ma być już wymiana handlowa, czyli ta część handlowa ma wejść, to naprawdę rolnicy muszą zacząć się przyglądać i liczyć każdą złotówkę, czyli schodzić z kosztów. Wydaje się, że przyjęcie tej umowy jest tylko kwestią czasu. Dlatego, że no jeżeli zgodziliśmy się na pierwszą część, no to czy zgodzimy się, no bo głosowania w Sejmie nad ratyfikacją jeszcze nie było, niemniej to już lada moment, tak? Nie wiem, panie redaktor, czy lada moment. Tu trzeba
Tu no, polityka rządzi się swoimi prawami. Ja nie śmiem nawet wchodzić w te takie szczegóły. Możemy teraz tylko dywagować, czy lada moment. Mi się wydaje, że to nie będzie lada moment, bo mamy 2 lata na ratyfikację tej umowy przez polski parlament. Podejrzewam, że ona będzie ratyfikowana, bo słuchając tego, co mówią posłowie PiS-u, no i tego zadowolenia z tej umowy posłów PO i Nowoczesnej, to prawdopodobnie z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa ta umowa zostanie przyjęta. Bo jeżeli poseł PiS-u Dominik Tarczyński mówi, że właściwie to się nic nie dzieje, teraz tylko przyjmujemy część handlową, a części inwestycyjnej nie przyjmujemy, nie ma się czym martwić, to mnie to przeraża, bo tak naprawdę ja się boję tej części handlowej. Część handlowa właśnie oznacza to, że Kanada zaleje nam swoją byle jaką żywnością i znowu parę tysięcy, czyli parę set tysięcy gospodarstw może upaść w jakiejś perspektywie. Mnie tak bardzo by nie przerażała ta część inwestycyjna, no bo jeżeli Kanadyjczycy by przyszli i zbudowali w Polsce 100, 200, 1000 zakładów produkcyjnych, żeby Polacy mogli tam pracować i godnie zarabiać, ja bym był szczęśliwy. Ale oni tego nie chcą zrobić. Oni na początek chcą zrujnować polskie rolnictwo, gałąź gospodarki, która jest jeszcze wciąż w polskich rękach. Ona się ma źle, w niektórych regionach bardzo źle, ale jest dalej w polskich rękach. Znowu też ten proces nie będzie taki nagły. Ale to nie jest jedyny zamach, mówię tutaj o CET-cie, na polskie rolnictwo, dlatego że lada moment, konkretnie w najbliższy wtorek, będzie na posiedzeniu Rady Ministrów omawiana dyrektywa i ustawa implementująca tę dyrektywę o pracy sezonowej, o pracownikach sezonowych. I to w poważnym stopniu również uderzy w rolnictwo, w zasadzie zlikwiduje część gospodarstw. Tak, dużą część gospodarstw, szczególnie tych gospodarstw, które mają produkcję w owocach miękkich. Tam będzie ten problem. Zachęcam wszystkich Państwa do obejrzenia wczorajszej Komisji Rolnictwa. Wczoraj była taka 4,5-godzinna Komisja Rolnictwa. Jednym z tematów właśnie był temat wejścia tej ustawy w życie, kształtu tej ustawy. Rolnicy są z niej bardzo niezadowoleni, podawali konkretne przykłady innych rozwiązań w innych krajach. Jak tam jest to rozwiązane? No, była nawet taka jedna z wypowiedzi, taka pseudoteoria spiskowa, że to jest taki pomysł Komisji Europejskiej wprowadzenia tej dyrektywy, aby zniszczyć właśnie polski sektor owoców miękkich. Bo jeżeli popatrzymy w ogóle na Europę, to owoce miękkie uprawiane są w krajach ościennych, takich zewnętrznych, w Hiszpanii, w Polsce, w Grecji, tam gdzie mamy duży dostęp do taniej siły roboczej właśnie z krajów poza Unii Europejskiej. To jest właśnie powód tego, że się rozwija sektor owoców miękkich, bo tego się nie da zebrać mechanicznie. Tu nie ma maszyny, która by podeszła pod krzak maliny i oberwała. Podobnie z borówkami czy ze zbiorem truskawek. To musi zrobić człowiek. Praca ta jest ciężka. Ja zresztą chyba ze 20 lat temu byłem w Anglii na praktykach studenckich i zbierałem właśnie truskawki. I to jest praca niezmechanizowana. Po prostu trzeba to każdą truskawkę wziąć do rączki i włożyć do pojemniczka. Wziąć do rączki i delikatnie włożyć do pojemniczka. I teraz ta wypowiedź mówiła o tym, że Niemcy z jakichś powodów zazdrościli nam tej takiej dużej produkcji, bo jesteśmy naprawdę na pierwszym miejscu w produkcji malin, borówki, wielu takich pracochłonnych upraw. No i pomyśleli, że dlaczego my mamy mieć lepiej, niech oni również też z tego rynku coś skorzystają. Bo chodzi o to, że jeżeli u nas będzie mniejsza produkcja, czyli będziemy musieli podwyższyć ceny, ta produkcja będzie bardziej opłacalna w tych krajach starej Unii, gdzie nie ma takiego napływu taniej siły roboczej, jak jest tutaj u nas w Polsce. Więc jeszcze raz powiem, ta umowa w krótkiej perspektywie, bo to jest, jeżeli ta ustawa wchodzi w życie,
to od razu rolnicy powiedzieli, że oni muszą zamykać swoje gospodarstwa, bo oni nie wytrzymają ekonomicznie tak dużych obciążeń. Tam są w ogóle takie nieżyciowe rozwiązania, bo jednego dnia ten pracownik sezonowy pracuje w hali pakując, to by była inna umowa. Drugiego dnia, jak się zrobi ciepło, on może wyjść w pole i znowu byłaby inna umowa. No, takie rozwiązania są nieakceptowalne. No, tu powinny być najlepsze rozwiązania, takie jak są na przykład w Austrii, takie jak są w Niemczech czy we Francji. A my znowu robimy swoje autorskie rozwiązanie na wszelki wypadek, żeby ono nie było zbyt dobre dla rolników, bo ktoś nam może coś zarzucić. No ja bym chciał, żeby jednak Polska była w takiej awangardzie ułatwień dla polskich rolników, a nie próbowania pisania jakichś obostrzeń, żeby ktoś, czyli czytajmy to Komisja Europejska, czegoś nam nie zarzuciła. No jak nam zarzucą, no to trzeba będzie zmienić, ale na razie zróbmy lepiej. Wracając jednak do umowy CETA, minister Krzysztof Jurgiel problemu nie widzi. Znaczy on na komisjach, przepraszam, bo wiem, że on na początku widział. W tej chwili minister Krzysztof Jurgiel mówi, no jeżeli wszystkie przepisy z tej umowy będą przestrzegane, to nie powinno się nic w rolnictwie stać. Ale 23 lutego, już po akceptacji przez Parlament Europejski tej umowy, ja zadałem pytanie. Bo jest taki punkt w pracy Sejmu, pytania w sprawach bieżących. Więc zadałem pani minister, bo akurat nie przyszła pani minister Ewa Lech na odpowiedź na te nasze pytania. Oczywiście pani minister wiedziała, że będą pytania dotyczące CETA. I wszystko wygląda przy CETA ładnie, kiedy rozmawiamy ogólnie. Zanim przejdę do odczytania tych pytań, to tutaj właśnie przyniosłem taką teczkę, która jest rozdawana gdzie się da na różnych konferencjach i w środku jest całe mnóstwo kartek i każda mówi tak, że możliwości i korzyści wynikające z CETA dla konkretnego sektora. No i tutaj mamy same możliwości. I ja chciałbym Państwu przypomnieć chociażby te wielkie reklamy, jakie były i przekonywanie tutaj obywateli do OFE. Przecież ja pamiętam te reklamy, które mówiły, że będziemy pod palmami na emeryturze, że to będzie takie fantastyczne. I teraz co się stało? OFE zostały zlikwidowane, ogromne pieniądze zostały zmarnowane przy okazji wprowadzania OFE. I na dzisiaj wiemy, że to OFE było tylko po to, aby zmniejszyć sumę wypłacanych emerytur. Czyli wcześniej przy poprzednim systemie obywatele dostawali 70-80% ostatniej pensji, a w tej chwili właśnie dzięki temu zabiegowi stricte marketingowemu, dostaniemy około 30% tej naszej ostatniej pensji. Czyli okrutnie zostaliśmy jako obywatele okłamani i właściwie okradzeni. Pamiętamy inną taką wielką niby reformę, to były Narodowe Fundusze Inwestycyjne. To było już parę lat temu, chyba 510 przedsiębiorstw wzięło w tym udział, w takiej tej prywatyzacji. Mieliśmy być bogaci dzięki tej prywatyzacji majątku narodowego i co się okazało? Że duża część tych firm została rozkradziona. Inną część przejęła wąska grupa osób zaprzyjaźnionych z jakąś tam częścią władzy, a my jako obywatele nie mamy nic, a straciliśmy. Straciliśmy 510 państwowych firm. Dokładnie to samo jest robione teraz. Dostaje każdy taką teczkę i czyta, jak jest fantastycznie, jak będzie CETA. I naprawdę czytając to, nie ma żadnych problemów. No ale co ja zrobiłem? No po pierwsze wywołałem opinię pani profesor Oręziak, żeby ona przeczytała i poszukała, co jest złego w tej umowie. No ona przygotowała bardzo ciekawą opinię, niby krótka, 11 stron, ale przytoczyła tu wiele właśnie takich artykułów, przepisów w tej umowie, które są bardzo niekorzystne i pokazuje kłamstwa, jakimi jesteśmy karmieni.
pod logo Unii Europejskiej. Żeby... Pod logo Unii Europejskiej. Ja może przeczytam kilka z tych pytań. Proste pytania powinna pani minister już dzisiaj znać na nie odpowiedzi. Kiedy w obrocie gospodarczym w Polsce pojawią się produkty rolne i środki spożywcze sprowadzane w oparciu o umowę CETA? Pytanie drugie. Dlaczego umowa CETA zagraża europejskiej zasadzie ostrożności i przerzuca odpowiedzialność na rynku spożywczym z producenta na konsumenta, a na co wskazuje artykuł 5.10.2, gdzie jest wprost napisane o opieraniu się na ocenie ryzyka, jeżeli kontrole przywozowe wykazują brak zgodności z odpowiednimi wymogami przywozowymi. W jaki sposób będą znakowane środki spożywcze sprowadzone z Kanady lub wytworzone przy użyciu surowców kanadyjskich na podstawie umowy CETA? Kolejne pytanie. W artykule 5.8.1 umowy CETA stwierdza się, że strona pokrywa we własnym zakresie swoje koszty związane z audytem lub weryfikacją. W jakim dziale budżetu zarezerwowano pieniądze i ile zarezerwowano tych pieniędzy na audyt i weryfikację właśnie tych podmiotów i produktów w Kanadzie? Jak często będą robione te kontrole? Piąte pytanie. Postanowienia artykułu 21.4 stanowią podstawę do zastosowania tzw. zasady wzajemnego uznawania norm i wymagań za równoważne. Dlaczego zgodziliśmy się na wzajemne uznawanie zupełnie innych standardów produkcji rolnej i przetwórstwa rolnego? Jeszcze jedno było pytanie. Jakie produkty rolne i środki spożywcze mogą trafić do obrotu gospodarczego w Polsce na podstawie wykonywania umowy CETA? Jakie występują rozbieżności standardów pomiędzy wymienionymi towarami? Czy ministerstwo może opublikować listę takich rozbieżności? I chodzi o to, że wszystko ładnie wygląda, jak się mówi ogólnie. A jeżeli wchodzimy właśnie w szczegóły, w poszczególne przepisy, w poszczególne te rozwiązania, okazuje się, że pani minister nie odpowiedziała na żadno z tych pytań. Powiedziała, że dostanę odpowiedź pisemną i do dzisiaj takiej umowy, takiej odpowiedzi nie dostałem. A minęło już ile czasu? To jest od 24 lutego. No, minęło już parę dni. Jeżeli ona by znała te odpowiedzi, no to ja już powinienem to dostać. Ale ja podejrzewam, ona powinna mieć w zasadzie to gotowe, wszystkie tak, analizy. Dokładnie powinni oni znać te odpowiedzi. Te odpowiedzi powinny być oczywiste. Pani minister powinna mówić z głowy odpowiedzi, a nie mówić, że one są szczegółowe i ona nie zna odpowiedzi. I tutaj właśnie wykazałem to, że w ogólności wszystko ładnie wygląda, ale jeżeli wchodzimy w poszczególne artykuły, to one wprost pokazują, że te mówienie, że nic się nie stanie, że mamy zasady ostrożności, że wszystko jest poukładane, pokazuje, że to nie jest prawda. Czekam na tę odpowiedź. Nie podejrzewam, żebym ją dostał, bo to by pokazało, że oddaliśmy polski rynek, oddaliśmy polskie przepisy i tę zasadę ostrożności za nic. Po prostu oddaliśmy ją za nic. A jak to się ma do polskiej konstytucji? Tu już pamiętamy, wchodząc do Unii Europejskiej, mieliśmy referendum i zgodziliśmy się, oddaliśmy dużą część naszej suwerenności Unii Europejskiej. Kolejną część po traktacie lizbońskim. Kolejną część po traktacie lizbońskim. Ja na co dzień doświadczam tego. Doświadczam tego, bo w każdej ustawie, jaką składam, jest taka część, czy ma to jakiś związek z prawem Unii Europejskiej. Napisałem jedną z takich ustaw, która na przykład by ograniczała tym politykom z wiejskiej, którzy sobie duże połacie kraju dzierżawią. I na przykład łąki są raz koszone w roku. I właściwie z tą trawą nic się nie dzieje, a oni jeszcze sobie tam znaleźli, ale jak nie motylka, to derkacza, jak nie derkacza, to jakąś żabkę. I czyli już nawet nie muszą kosić wszystkiego, bo jest to taki obszar chroniony. I ustawa, którą napisałem, mówiła tak, jeżeli rzeczywiście chcesz brać te dopłaty bezpośrednio, bo tu chodzi o to, że za darmo są dawane pieniądze, to musisz mieć jakieś zwierzę. No coś z tą trawą robisz, no po coś tę łąkę masz. A jeżeli nie masz zwierzęcia, to podpisz umowę z kimś, kto ma odnawialne źródła energii. Przeznacz to na odnawialne źródła energii, bo biokompostownie, biogazownie potrzebują tego twojego surowca. A jeżeli już nie, no to może sam to spal.
Ale nie, dostałem odpowiedź z Biura Analiz Sejmowych, że jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś ma łąkę, to ma dostawać pieniądze. I nieważne, że on marnuje te pieniądze, marnuje to siano, tą trawę, która tam rośnie i później siano po wyschnięciu, nic się z tym nie dzieje. Nie możemy, bo oddaliśmy właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, dużą część naszej suwerenności pod Unię. I tutaj tu jest tak samo, bo to nie Polska negocjowała, negocjowali to urzędnicy Unii Europejskiej. No, ja tu chciałem powiedzieć jeszcze o takim jednym przypadku, bo była komisja właśnie z udziałem dyrektora przy Unii Europejskiej, którego zapytałem, jaką to my mamy szansę z Kanadą. I wymieniłem mu te wszystkie środki produkcji, które w Kanadzie są tańsze. No i wie pani, on jedną przewagę Polski znalazł. Ta przewaga Polski, polskiego rolnictwa, to jest tania siła robocza. No po prostu za nie mówiłem, jak to usłyszałem, bo dalej jesteśmy traktowani jako tania siła robocza. Taka kolonia, mają tylko siedzieć i pracować. No i na to nie powinniśmy wyrazić zgody. Ja jakiś około, nie, 14 lutego dokładnie w przeddzień obradowania Parlamentu Europejskiego, który zatwierdził czasowe wejście tej umowy CETA, tej części handlowej, był protest w Warszawie. Wie pani, że właściwie było może 50 osób, może 70. No po prostu nie myślimy o naszej przyszłości, nie angażujemy się w to do czasu, aż nas to nie zaboli. Tylko z tą umową jest taki problem, że jak nas zaboli, to będzie za późno. Bo mówi się o Meksyku. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat jest umowa NAFTA, czyli umowa Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i z Kanadą. I oni mają wymianę towarów. I o Meksyku się mówi, że 2 miliony miejsc pracy w Meksyku wskutek działania tej umowy zostało zniszczonych. Nie ma ich. Korporacje przejęły ten rynek. Rolnictwo zostało zniszczone. Rolnictwo zostało okropnie zniszczone. Notabene, no teraz jak już ten rynek został zniszczony, kraj został zniszczony, Stany Zjednoczone budują mur, żeby się odgrodzić. Ale nikt nie mówi o tym, że bogata Kanada również poniosła ogromną stratę na walce z korporacjami, na przejmowaniu przez korporacje rolnictwa. Ja dotarłem do takiego opracowania, z którego wynika, że przez ostatnie 30 lat właśnie przejmowania rolnictwa przez korporacje 43% gospodarstw rolnych w Kanadzie upadło. No to jest bardzo dużo i taki bogaty kraj. I to samo będzie w Polsce. To jest kwestia czasu, kiedy gospodarstwa będą upadały i jeżeli korporacje przejmą rolnictwo, no to nawet jak później się obudzimy i powiemy, że nie, nam się to nie podoba, to jest za późno. To tak jak z handlem. Sprzedaliśmy handel, oddaliśmy handel supermarketom i nie posiadamy tego. Po prostu no, nie da się tego im odebrać, bo to już jest rynek prywatny i teraz trzeba od początku odbudowywać ten handel. Mam na to jakieś tam rozwiązania, mam na to pomysły. No, dobrze było, żeby rząd też chciał z takich rozwiązań korzystać, ale musimy zacząć od zera. Przy rolnictwie jest o tyle gorzej, że jak ziemię przejmą korporacje, to one ją mają. To jest takie, nie do odzyskania. Dokładnie, to jest takie dobro niepomnażalne. To tak jak przy sklepach możemy postawić nowy sklep, tak jak ziemi nie da się gdzieś tam jeszcze zmieścić, bo jest ograniczone dobro. Ale prawo też jest w zasadzie nie do odzyskania, tak obiektywnie rzecz ujmując, dlatego że ja nie dostrzegam żadnej siły, która byłaby w stanie przywrócić państwu polskiemu te prerogatywy, które zostały oddane Unii Europejskiej. Z prawem jest może troszeczkę lepiej. Ja mimo wszystko widzę, że my jako ruch społeczny Kukiz 15, pomimo tego, że nie mamy subwencji partyjnych, nie bierzemy od obywateli pieniędzy na własną działalność, wciąż bardzo dobrze się mamy, piszemy ustawy i społeczeństwo to zauważa. Więc ja jednak mimo wszystko mam nadzieję, że obywatele będą patrzyli politykom na ręce. Będą patrzyli, co oni mówią,
A co robią? Będą obywatele patrzyli na skutek tego, co politycy robią. I myślę, że w następnych wyborach będziemy znacznie silniejsi i będziemy mogli wdrażać te nasze rozwiązania, które w tej chwili przygotowujemy, w życie. Więc myślę, że szansa jest, tylko trzeba dalej uświadamiać. Nie może być tak, jak jest to w tej chwili, że politycy sobie rządzą, a społeczeństwo ciężko pracuje. Musi społeczeństwo angażować się w politykę, sprawdzać polityków, patrzeć, co oni mówią, a co robią. A co z naszym członkostwem w Unii Europejskiej? Powinniśmy pozostać czy wyjść, pana zdaniem? Ja uważam, że powinniśmy pozostać. Tu przemawia za tym kilka rzeczy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo nasze. Jesteśmy w takim miejscu w Europie, że no często przebiegały przez nas przez nasze terytorium wojny. Jak nie z prawa, to z lewa. No, czasami z góry i z dołu nas atakowano. Dlatego mając to wszystko w pamięci, powinniśmy pozostać w Unii Europejskiej, ale powinniśmy pozostać na warunkach, na jakich tam wchodziliśmy. Na warunkach takich, że to jest federacja niezależnych, stowarzyszenie niezależnych państw, czyli to są państwa narodowe. Nie można próbować unifikować wszystkiego. No, tak jak ja jeżdżąc po Polsce widzę, że właściwie powinniśmy mieć 5-10 różnych polityk rolnych, bo zupełnie inaczej jest w górach, zupełnie inaczej jest na Lubelszczyźnie, a inaczej w Polsce Zachodniej. To nawet mamy inne klimaty. No przecież w górach na Lubelszczyźnie mamy najwięcej słońca, w górach jest zimno, ale tam są inne zwierzęta hodowane, tam są inne powierzchnie gospodarstw. I inna jakość ziemi. Inna jakość ziemi, inna kultura również. Tak samo jest w Unii Europejskiej. Naprawdę to są inne kraje, inne, tam jest cieplej, tam jest zimniej, inna kultura, inna mentalność ludzi. Dlatego też próbowanie zrobienie takiego miszmaszu nie powiedzie się. I ona nie ma najmniejszego sensu. No jak można próbować zrobić unifikację? Przecież w Polsce no, oliwek się nie uprawia. No, w Polsce mandarynki na dworze też się nie udają. No bądźmy poważni. Dlatego też pozostajemy w Unii Europejskiej, bo ona nam jako wspólnocie niezależnych krajów daje chociażby poczucie bezpieczeństwa i bezpieczeństwo, ale na naszych warunkach. No to, co się tam stało ostatnio, no wczoraj, że wbrew woli rządu polskiego został wybrany Donald Tusk, no, pokazuje nam dobitnie, że polityka jest po prostu zimna i trzeba walczyć o swoje. No, musimy myśleć o naszym bezpieczeństwie. Tu można podać przykład dopłat bezpośrednich. Tu wszyscy pamiętamy, wchodząc do Unii Europejskiej, mówiono nam, że te dopłaty bezpośrednie mamy mniejsze, no tylko dlatego, że mamy właśnie tańsze środki produkcji. Z różnych powodów one w Polsce wtedy były tańsze. No i mówiono nam, że do 2014 roku będzie to poziom średni Unii Europejskiej. I co się zdarzyło? W 2014 roku powiedziano nam, przepraszam, jednak tak nie będzie, mamy kryzys, nie dostaniecie tych pieniędzy. Co się w tej chwili mówi? No już komisarz od spraw rolnictwa Hogan mówi nam, że niestety będą obniżone dopłaty bezpośrednie. Mówi się już o ich likwidacji, to również bez czasu. Również się o tym mówi. W tej chwili jest nowe, są takie zbierane propozycje na nową perspektywę, w perspektywę budżetu po roku 2020 i rzeczywiście jeden z 5 scenariuszy, który jest rozpatrywany, to jest zupełny brak właśnie wspólnej polityki rolnej, brak dopłat bezpośrednich. Więc tu pokazałem, jak obietnice właśnie takie długofalowe pokazują nam na żywo, że jesteśmy oszukiwani. I teraz powiem Państwu, że no taka Holandia ma dopłaty bezpośrednie ponad 400, chyba 417 euro do hektara. Podobnie duże dopłaty ma Dania, Grecja. My mamy dwa razy mniej. My mamy dwa razy mniej, bo u nas jest to 207 euro do hektara, a mówiłem, że no 417 to jest Holandia. Niemcy, bardzo podobny do nas kraj, sąsiad nasz ma 300, chyba
no ponad 300 euro. Nie pamiętam ile ponad 300, ale ponad 300, a mama ma 200. Czyli oni przez wiele lat zakumulowali sobie bardzo dużo kapitału. A u nas tego nie ma i dlatego też powinniśmy walczyć o to, żeby pozostać w Unii Europejskiej i żeby były równe zasady. Wejście CETA z drugiej strony Ukrainy, bo Ukraina w tej chwili do Polski bardzo dużo zboża sprowadza, powoduje gorsze usytuowanie polskiego rolnika w Unii Europejskiej, no i również w naszym dzisiejszym temacie w CETA. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Również Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.